Ciągle nie mogę w to uwierzyć, co o mocy 2400 koni mechanicznych. Czy ktoś tu oszalał? Masakra. Ale zrobimy sobie, no nie wiem, teraz to się w sumie ten nawet na 4 koła przyda. Dobrze, bo to nie wszystko jeszcze, co mamy tu do roboty. Pewnie będzie trzeba wymienić skrzynię biegów. Nie trzeba, świetnie. Jakieś rzeczy tu może jeszcze będą do wymiany. Chyba na pewno... Co? Zobaczcie, nie możemy w ogóle ulepszyć już tego silnika mocniej. Klasa S1 to jest max dla tego pojazdu. Ale mamy... Nie wiem, jak to będzie brzmiało, nie mam pojęcia. 400 000 kosztuje ten tuning, więc bardzo dużo. Nie możemy tu... Bardzo mało rzeczy możemy tu zainstalować. Zostawię to nawet na 4 koła, bo może nam brakować trakcji przy takiej mocy. O kurde. O kurde. Co to będzie? Ja nie wiem. Na strefę driftową to zobaczymy, jak może zrobię mu ten napęd. Dobra, cisza. I wygląda tak samo, jak wyglądał, nie? Brzmi inaczej. Wow. Coś tutaj z biegami jest nie tak? Chyba. Nie. Wygląda na to, że 280 km na godzinę to jest prędkość maksymalna chyba. Okej. Tu więcej nic nie będziemy robić, bo wymieniliśmy tylko jednostkę napędową. Czy będzie czuć te 2000 koni mechanicznych? Jak myślicie? No czuć! O kurde! O, jak on zapierdziela! Co to za przyspieszenie jest? Taka duża bestia, nie? Dobra, mamy strefę driftową. A tu nie ma tej strefy driftowej, co jest? A, chyba wiem, bo jak się zmienił sezon, to ta strefa driftowa nie działa. Szkoda. Czyli jak jest mroźno, to już się nie driftuje? Wtedy właśnie najwięcej się driftuje. Ile pod Tesco możemy zobaczyć takich drifterów, amatorów? Pewnie, że tak. A tutaj co, jak jest zimno, to nie ma nawet... Strefy prędkości są powyłączane? O co chodzi? Albo może ich nie ma tutaj, nie? Dobra. I co? I sprawdzimy teraz, jak to się... Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie to większy odpiernicz niż jest. Ale bardzo trzeba hamować tą ciężarówką na zakrętach. Dawaj Volvo, kup Volvo. No nie wiem. Dzikie drifty pod Texco, dokładnie. Wow. Ale powiem wam, że ten standardowy silnik lepiej brzmiał. Bardziej mi się podobało. Teraz się w ogóle nie da skręcać. Ja tu cały czas mam koła do maksa skręcone, a on nie daje rady. Ja podejrzewam, że jak teraz się przesiądę w jakiś samochód sportowy, który rzeczywiście będzie skręcał, to będzie kozak. Nawet nie można tutaj zmienić typu opon, na przykład na dragowe. To by było bardzo ciekawe, ale sama możliwość jeżdżenia tymi ciężarówkami już jest fajna i opcja, że możemy taki wielki spoiler zainstalować, też jest ciekawe. Tu mamy widok z maski. Mniej wprawni zapytają się, dlaczego nie widać maski. Na razie, miniaczu. Negatyw mu zrób. Właśnie, bo my możemy go jeszcze glebnąć. To jest ostatnia opcja tuningowa, jaką możemy mu zrobić. Skorzystam. Więc tak, tu nic nie... Powiem szczerze, myślałem, że będzie fajniej latał. Że coś tam się z nim stanie hardkorowego. Że będzie palił na wszystkie buty. Ale nie, jest taki właśnie... Jest taki właśnie spokojny, nie? Dobra, obniżyliśmy i maksymalny negatyw. Dziękuję Picolos12 za donate na superczacie. Okej. Mamy negatyw. Tutaj w Fordzie nie będzie go za dobrze widać. Ale trochę tam pewnie jest. Jakbyśmy sobie otworzyli aparat, to go zobaczycie. Tak? Widzicie, te koła są delikatnie pochylone. To nie jest jakoś tam super dużo. Tutaj z tyłu nawet chyba tego nie widać. No, zobaczcie, lipa jest. Z tyłu nie widać negatywu. Ale obniżyliśmy go do maksa teraz. I też jakoś tam super nisko nie jest, nie? Nie zanurza się pod ziemię, także... Jak na 2000, właśnie ktoś tutaj napisał, jaj, haha. Jak na 2400 koni mechanicznych to jest taki spokojny. Ale znowu tak rozpędzić 5 ton to nie jest taka łatwa sprawa. No, siema Pączek, fajnie, że wpadłeś. Uuuu, ciężko jest nim wykręcić. Czy możliwe tu jest zawieszenie driftowe? No właśnie nie. Ale jestem ciekawy, czy jeśli zmienimy tutaj napęd na tył tylko, to czy będziemy mieli wyższą prędkość maksymalną, bo wydaje mi się, że powinna w ciężarówce wzrosnąć wtedy. Pojedziemy sobie do centrum Horizon i zmienimy sobie napęd na tył i może uda się już trochę podriftować. Dawaj na jezioro driftować, oh yeah. Koniecznie musimy to zrobić, skoro jest zima. Volvo na start ma 2400 HP? Co ty opowiadasz? A ile mam hajsu? Nie starczy mi, kurczę. To nic. To nic, zaraz tam coś polosujemy, tutaj coś pojeździmy i zaraz się hajs znajdzie gdzieś, nie? Dobra, wow, 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 wow. Uuu, nie widziałem nic. No właśnie, to jest kolejny minus jeżdżenia ciężarówką. Że nic kuźwa nie widać przed tobą. To jest najgorsze. Dobrze. I robimy jeszcze ten napęd na tył. I chyba kończymy z tą ciężarówką, nie? I robimy inne rzeczy. Dobra, mamy to. Dodatek przetestuj. Właśnie, dodatek driftowy. Tylko, że teraz te drifty są wyłączone, no i tak słabo trochę, nie? Dobrze. I tutaj tak, możemy sobie wymienić... Aha, tu trzeba było... Nie tu. Trzeba było swap zrobić. Pyk. No i zobaczcie, robi nam się klasa A tylko, czyli przyspieszenie i start nam się zmniejsza, no ale właśnie prędkość maksymalna nam się trochę zwiększa. Ja myślę, że więcej zabawy będziemy mieli teraz z taką mocą i z napędem tylko na tył. A to dlatego, że będzie gorsza trakcja i będziemy cały czas palić kapcia. Jedziemy. Na jezioro mówicie, tak? Po drodze będziemy mieli strefę driftową. Ej, jeszcze zaczęło padać. No, teraz zrywa. Tego nie widać, bo jest mokro, ale... No i teraz to moc naprawdę czuć. Teraz tak. Stuninguj Asukę. To musimy do chaty chyba pojechać, nie? Żeby ją stuningować. Zaraz sobie popatrzymy. Ciężko. Ale już widzę te filmiki gdzieś tam na YouTubie. Jak ludzie sobie driftują ciężarówką. Tuning driftowy. Leci coś tam, kurde, da się. Da się normalnie driftować tam. Nie ma lipy. Dyferencjał bardziej zablokować. Właśnie, właśnie, do driftu jeszcze nic nie robiliśmy przecież. A tutaj dyferencjał jest jeszcze do roboty. Ło, on jest totalnie zablokowany. To ja się nie dziwię, że tu tak nas... rzuca. O, i teraz to skręca. Jakoś. Nie fantastycznie jak jakieś Porsche, ale... Ale coś się dzieje. Ojej, przesterowałem. Co to się stało? Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że jedziemy 5-tonowym bydłem. Nie, to są bardziej power slide'y. Próbuję na ręcznym jakoś się ustawić, ale... No dobrze, ale ponoć wzrosła nam prędkość maksymalna. No i teraz dopiero idzie. Pewnie, że tak. Mówiliście, żebyśmy wskoczyli jeszcze na ten... na jezioro i zobaczyli, co tam się będzie działo z tym samochodem. A sukę w kalosze ubrać. O! Idealnie! Fantastycznie na grzyby. 8 biegów mamy. Nie wiedziałem nawet. Jedź tam, dziadu. O kurde, drzewo. Wyminąłem. No i pięknie. Tutaj gdzieś jest jakiś ten... wyryty w lodzie... Czekaj, bo ja mam tu biegi za krótkie w tym samochodzie. No oczywiście, że tak. Coś mi się tu pozmieniało. Zaraz tu będzie 400 na godzinę. Jak nic. W Eurotraku też bokiem latał. O kurde, tutaj to w ogóle my się nie rozpędzimy. Nie no, coś tam się rozpędza, tylko na lodzie to ciężko. A tam ciężko, daję radę. No i tak wygląda ciężarówka. Piszcie, co o niej myślicie. Jak dla mnie to jest jakaś totalna abstrakcja, ale bardzo pozytywna. Fajnie, że mamy coś nowego zupełnie w Forzie Horizon.